Uśmiech do kamery, uśmiech. Ty, to był Rudy. Rudy dał siadu. Musst du auf 11 Uhr gucken, da ist der Supermarkt schon. Eben der Supermarkt. Aber du sagst denn jetzt das Lotti, die nehmen wir nichts anderes. Was? Die Leute kotzt hier doch voll mit. Ich habe hier in Deutsch bezahlt und in Deutsch 135 Kilometer bei der Hitze. Wenn wir jetzt nicht korrekt das anfahren und so weiter. Kommt gut weiter, keine. Problemy z hamulcem? Nie, licznik zakładam. Tak, to jeszcze przepucuję trochę, żeby było widać. Z daleka, żeby nawet w ruchu było widać. The longest stage. Yeah, the longest. Good way. Work, Manfred. Hard roads. Yeah, hard roads. Very good quality. German quality. Okay. Finish, finish. Wer sagt Serbien? Sagt Serbien. Hast du alle dabei? Alle. Keiner fehlt. Keiner fehlt. They look so fresh. Yeah. How are you? You look so tired. Yeah, I look so tired. You look so fresh. Yeah, yeah. Just like Tomek. Okay. Edgar, okay? Alles okay? Mit Akbar hier, die Längste. Ciao. Mechanikę hier, bitte. Mechanik potrzebny. Alles da, und Hunghammer. So, hier ist er. Und dann habe ich ein normales Ventil, ne? Ein Glück.
Ja hätte das überhaupt aufpumpen können, das Autoventil. O, jak pan członek z rządu, była dziura, ale to jeszcze powiedziałeś. Nie ostrzegł mnie po prostu. Premedytacją to zrobił. Premedytacją cię wpuścił w maliu. I wpadłem w dziurę i czepnię oponę. Du bist ja auch ein Autoventil. Luftpumpe habe ich dabei. Außerdem hat jede Luftpumpe einen Adapter für Autoventile. Witamy. Auf geht's. Brawo. Brawo, brawo. Brawo, brawo, brawo. Pozdrowienia. Panie Marianie, jakieś pozdrowienia. Come on, Tomek! Leader! Leader! Jetzt noch 45 Kilometer zum nächsten Treff, ne? Aus Togo? Patrzę, w tym MSC Sowo walimy jednak będzie na Izdebno. Izdebno słupca wręcz. Mowo. Kremby nowe. Zdzisław Kościelny. Zdzisław Górny, Dębowiec. Zdzisław Góra. Aha.
So. Fahrrad, wer möchte noch? Ich mach noch ein paar Kette. Ja, mach mal. Brauchen wir noch. Ja mam taką nadzieję, że na tle innych miejscowości w Polsce w ten sposób się wyróżniamy. And the hope of the mayor is that in some way, due to that border, that green, everything that is connected with this beautiful. Nam bardzo miło. Nam będzie bardzo miło. Ja cieszę się, że mamy szczęście być w takim ładnym mieście, a szczególnie jest mi miło, że nie muszę iść w ścianę. Dlaczego prawie w naszej miejscowości? Bo sam jestem zaskoczony. Sam jestem zaskoczony, że tak ładnie to da się. Chcę powiedzieć, że poproszę na przetłumaczenie, że pod względem dochodów własnych na jednego mieszkańca. Smakuje, Edgar? Zawsze sobie tak życzyć. Tasty! So sweet, it's very good. Yeah, it's so good.
town, Warsaw, or another. Tą rzeką, także też chcę w tą stronę inwestować. Yep. Dzień dobry! Dzień dobry! Prawa wykroczeń. Gdyż umożliwi to zastosowanie w razie za. Zmiana idzie w kierunku pewnego łagodniejszego traktowania sprawców takiego działania, które może być często wykorzystywane właśnie na przykład w kampaniach politycznych, w kampaniach samorządowych. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pytanie oczywiście do przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pytanie, które właściwie wraca od... Co psy mamy, nie? Czy ktoś jest pragnął? No właśnie. Cukier krzepi. Cukier krzepi. Rozmawiałeś z eurodeputowanym. Tak? To ja teraz tak. No tak. No tak. No tak. No tak. Kto ma siłę, to jeszcze pokazuje kciuk. Mamy siłę. Siły to mamy jeszcze. Bałdo warać. Dynam. Like a hero, standing like a hero. Huh? Jazda! Wunderbare Straßenwagen. Das war auch gut hier, ne? Das da unten am Fluss war alles zugebaut und da haben wir gedacht,
hier. Ist auch gut, ne? Oder? Sehr gut, Heinz. Gut. And look at the river. Yeah. I sent this video to police. In den Mitte vom Ort war orthodoxe Kirche. Ja. Da tam jest fotografia. Ja. Dzisiaj nie istnieje. Heutzutage gibt es den nicht mehr. On został wybudowany podczas zaboru rosyjskiego. Przepraszam. Tutaj mamy taką publikację, gdzie mamy monografię. Come on, Rudy, come on! Of course! Dzięki Bogu! Co? Thank you.
już robi na cel. Trzeba będzie filmić, żeby to zrobić. Coming up! Szanowni Państwo, bardzo, bardzo serdecznie witam pana Eberharda Illingera, starostę naszego zaprzyjaźnionego powiatu z Erlangen-Hirschstadt. Witamy bardzo serdecznie. Begrüße ganz herzlich den Herrn Landrat Eberhard Illinger aus unserem Partnerlandratskreis in Erlangen-Hirschstadt. Witam pana Manfreda Bachmajera, wicestarostę, a jednocześnie prezesa Towarzystwa Przyjaciół Erlangen-Hirschstadt i powiatu tarnogórskiego. Ich begrüße auch den Herrn Bachmajer als Vize-Landrat des Kreises Erlangen-Hirschstadt und Vorsitzenden des Freundschaftskreises Erlangen-Hirschstadt und Tarnowskiego. Witam członków Towarzystwa Przyjaciół Erlangen-Hirschstadt i powiatu tarnogórskiego, sympatyków i pana przewodniczącego Andrzeja Fiałę, pana wiceprzewodniczącego Joachima Ganszyńca. Witam wszystkich zebranych tutaj na rynku, ażeby powitać naszych bohaterów. Ich begrüße auch alle Mitglieder des Freundekreises und auch Vertreter unseres Landratsamtes und alle, die hier angekommen sind, um diese Feierlichkeiten hier mit uns zu erleben. Welcome in Tarnowskie Góry. I'm very happy that you have arrived healthy to Tarnowskie Góry. I hope that your trip, your bicycle tours was very exciting and full of good memories. Have a nice time in Tarnowskie Góry and our region, and all the best for all of you. Erlebnissen gebunden sind, die für immer bei Ihnen. To już druga edycja takiego rajdu organizowana przez powiat Erlangen-Hirschstadt, przez powiat tarnogórski i Towarzystwo Przyjaźni Naszych Powiatów. To jest zweite Tour organisiert von dem Kreis Erlangen-Hirschstadt und Kreis Tarnowskie Góry und zweite Reise von unseren beiden Kreisen zusammen. Mam nadzieję, że na dobry wpisze się w kalendarz naszych wspólnych imprez organizowanych z naszymi niemieckimi przyjaciółmi. Und ich hoffe, dass wir diesen Punkt, dass wir immer ganz fest in unserem Veranstaltungsplan haben werden und jedes Jahr wiederholen. Dzień dobry und serdecznie witam. Ich lese ab bei Barbara. Ja, wirklich herzlich willkommen, aber
Hören wir zu genau hin auf Lucina. Rzeczywiście, serdecznie witamy, ale proszę tak nie słuchać do końca pani Lucyny. Kaum sind sie eingetroffen. Halb tot, halb erfroren. I tak ledwo co, prawie nieżywi, prawie zamarznięci. Und schon wird von der dritten Fahrt geredet. I właśnie mowa jest już o trzeciej podróży. Also ich rede jetzt, liebe Radfahrer, ich rede jetzt mal eine halbe Stunde. Moi drodzy kolarze, to teraz jeszcze pomówię tak tutaj. Przemówię taką półgodzinną. Ich hoffe, ihr seid warm angezogen. Mam nadzieję, że jesteście wystarczająco ciepło ubrani. Ihr seht, ich freue mich riesig, dass es gut gelaufen ist, so wie man die ersten Worte von Rudi hört. Und dass ihr jetzt gut angekommen seid, ist was Wunderbares. Wir verneigen euch vor eurer Leistung, vor dieser deutsch-polnischen Leistung, es ist ja fast Weltrekord. I zgodnie ze słowami pana Rudiego cieszymy się, że wszystko przebiegło zgodnie z planem, że dotarliście tutaj cało i zdrowo i naprawdę zazdrościmy wam tej energii, tej siły i cieszymy się, że ten cały rajd znowu zakończył się takim sukcesem. Man muss das Besondere tun, damit es in der Welt ist. Trzeba to zrobić w taki sposób szczególny, bo jest to takie wydarzenie na świecie. Und das Besondere hier ist, dass 12 Männer, wo sind eigentlich die Frauen? I specjalne w tym wszystkim jest to, że tych naszych 12 panów, ale gdzie są panie? 12 Männer, 6 aus Polen, 6 aus Deutschland. Że tych 12 panów, 6 z Polski, 6 z Niemiec. Wir machen diese völkerverbindende Aktion von Deutschland nach Polen. Że tych właśnie 12 panów razem postanowiło, że zrobimy tą akcję dwóch narodów właśnie z Niemiec do Polski. A in weit. Manfred Bachmeier. Brawo. Soli, wir machen Medaille. Congratulations. Ciężko wziąć, nie? Sixto, können wir unser Sackerl gar nicht mehr weitergeben. Marian Szukalski, zapraszamy. Einmal eine Medaille und einen goldenen Radfahrer. Den Gold ist viel wert im Moment. Ile tych prezentów dla panów? Georg Strzotka, zapraszamy. Wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Erlangen Höchstadt. Erster Salbenmann, der müsste die immer eincremen. Adam Chmiel. Polska. Einmal die Goldmedaille und die goldene Radfahrer. Złote Medaille, złoty kolarz. Georg Sieberger. Wahnsinn, toll. Gratuliere, sehr schön. Er fährt bei uns jeden Tag 120 Kilometer. Zaprawiony kolarz. Gratuluję. Ist alles gut gegangen? Ja. Bernhard Richter. Radkarte machen für mich, weil er so viel Rad fährt. Für den Landkreis Erlangen-Höchstadt. Einmal Gold, einmal Medaille. Was gut ist, gut gegangen alles. Gratuliere. Dankeschön. Rudi Schmidt. Rudi! Kriegt da eine Medaille natürlich.
Und ein Gold. Gold ist viel wert im Moment, gell, Rudi? Diplom. Italiener. Habt ihr immer noch was? Was ist los? Grazie. Tomasz Szukalski. Tomasz. Gratuluję. Edgard Bronicki. Sehr schön, bravo. Freuen wir uns, dass er gesund ist. Ja, freuen wir uns alle. Danke schön. Wir sind die Gesündesten, die so viel Rad fahren. So. Sehr schön, danke nochmal. Alles Gute. Sehr schön, ja. Ja. Heinrich Sieberger. Habt ihr noch Lust am Radfahren oder habt ihr jetzt genug? Absolut nicht. Das einzige, was wir jetzt haben, ist Dauerradfahren. Was wir jetzt haben, ist Hunger. Ja, also, was ist? Wir haben ja was zu essen. Danke schön. Haben wir was zu essen? Also, vielen Dank. Heinz Lenhardt. Ja, der spricht Deutsch. Jawohl, der Beste. Najszybszy. Gratulujemy. For Eberhard Illinger. Szanowny my wiek. For our good relationship. For kindness. For everything. Danke schön for alles. Danke. Habt ihr ein Bild mit der Landrätin? Bleiben wir. Doch, komm her. Sicher. Genau, ja. Sicher. Haben wir das.